Nigdy nie narzuca sobie ograniczeń, robi to, na co ma ochotę. Wychodząc z aparatem fotograficznym, nie planuje polowania na unikalne kadry. Po prostu kocha góry otaczające jego rodzinne miasto. Jest częścią tej ziemi i tylko ona go inspiruje. Wtapia się w jej niezwykłe miejsca, by oderwać się od codzienności, by choć na moment zatrzymać czas, pomarzyć, czasami podleczyć duszę. Tak o swojej pasji opowiada Krzysztof Chris Froze. Pasji, którą w internecie dzieli się z nami każdego dnia. 24 stycznia w Dusznickim Muzeum Papiernictwa zaprezentował cząstkę swojej twórczości. Wernisaż jego wystawy uświetnił koncert zespołu Dom o Zielonych Progach. Nad górnolotne słowa, nad wyraz, miłość z gór jak góry ogromna. Ogólnie nie jestem zwolennikiem wystaw, bo po prostu szkoda mi na to czasu. Ale ogólnie nie robię tego, bo nie, szkoda mi czasu po prostu, wiesz, bo to trzeba naprawdę się trochę narobić. A tutaj no troszkę inaczej, bo tutaj jakby muzeum odwaliło za mnie całą robotę. Wiesz, tak naprawdę ja tu siedzę elegancko i tak naprawdę nic ja nie musiałem zrobić. Nie będę wymieniał, cała ekipa, należą się wielkie podziękowania, bo się naprawdę przyłożyli. I wiesz, ja tak naprawdę ja tylko widziałem sens tej wystawy wtedy, jeśli ona będzie wyglądać tak, jak ja chcę. Efekt jest bardzo fajny, czyli specjalne panele podświetlane, do tego włożone są na specjalnym papierze zdjęcia, wybrane, wyselekcjonowane zdjęcia Krzyśka Froze spośród ponad 1300 zdjęć. Przyznam, że jeszcze nigdy na żadnym wernisażu, które muzeum realizuje od wielu, wielu lat, nie było aż tak wielu ludzi, aż tak wielu miłośników sztuki. No, z tego wynika, że większość gości to miłośnicy akurat tego konkretnego artysty. Chris, realizm magiczny, taka jest nazwa tej wystawy. I chyba można odnieść takie wrażenie bezpośrednio, że patrzymy na to, patrzymy na jego pracę. Realizm, bo przecież to są zdjęcia nasze tutaj w regionie, widzimy to są obiekty, które rozpoznajemy od razu, czy miejsca, które rozpoznajemy, ale we wszystkich jest coś magicznego. Więc to jest coś właśnie specjalnego, co Chris ma, co posiada. Kiedy pamiętam, od kiedy byłem mały, to zawsze, znaczy może nie fotografowałem, ale wychodziłem sobie, lubiłem bardzo chodzić. Robiłem to z przyjaciółmi, mam takich paru znajomych, dobrych, z którymi zawsze mogłem sobie wyjść. Nigdy nie chodziliśmy utartymi szlakami. Nawet śmiejemy się zawsze, że stworzymy swój własny szlak czarny. Byłby to szlak imienia mojego kolegi, bo zawsze jak wychodzimy, to ja mówię: Rychu, ale tam nie ma szlaku. On mówi, nie będę mówił może w słowach, co on mówi, ale mówi, a po co ci szlak? Zawsze miałem taką ochotę gdzieś odnajdować coś nowego. I tak w sumie i w podróżowaniu gdzieś tam, znaczy ja nie podróżuję praktycznie w ogóle, ale nie lubię czegoś powielać, bo dla mnie jednak sztuka to jest tworzenie czegoś nowego, nie? Duszniki to jest takie piękne miejsce, gdzie wiesz, mamy góry Bystrzyckie, góry Orlickie, no i góry Stołowe, które są unikatowe w skali światowej. Dla mnie to jest, wiesz, nie ma drugiego takiego miejsca. Nawet widzisz, był tutaj kręcony film Narnia na przykład, nie? No to jest dla mnie, jeżeli wiesz, ludzie tu przyjeżdżają na plan filmowy po to, żeby kręcić taki wysokobudżetowy film, to coś znaczy, nie? No i mówię, tutaj te góry są tak, jest tyle zakamarków, jest wiesz, tyle pięknych miejsc, tyle pięknych form, że tak naprawdę moim zdaniem nieskończona ilość. Kiedy patrzymy na te zdjęcia, to nie tylko piękne miejsca ziemi kłodzkiej, ale też specyficzna technika. No, można powiedzieć, że wypracowałeś już swój styl. Ja nigdy nie myślę nad tym. Wiesz, mam po prostu, mnie coś w ogóle pcha w głowie, że ja siadam, czasami poświęcam, ogólnie wiesz, ja nie mam innych, że powiem, przeszkadzajek w życiu. Nie mam telewizji, nie słucham radia, nie czytam gazet, bardzo często praktycznie nie wiem, co się dzieje na świecie, jak ktoś mnie zapytał o jakieś wydarzenia, to nie mam pojęcia. I ja nie tracę na nic innego czasu, więc po prostu siadam przed ekran komputera, mam gdzieś jakiś materiał wyjściowy,
I po prostu siedzę i to jest taki rodzaj transu jakby, nie wiesz. Siadam po prostu i robię to, co mi w głowie siedzi. To, co, na co mam ochotę. Krzysztof, ja bym powiedział, że on się nie skupia tylko na górach i człowieku tak naprawdę. On dotyka wszystkiego tymi zdjęciami, bo on nie jest zamknięty tylko na góry. Bo tak naprawdę ja tak jak popatrzę, co Krzysztof działa w tym promieniu tutaj najbliższym, można powiedzieć, z górami. I wyciągnąć go gdzieś dalej nie jest tak łatwo, wbrew pozorom. Ale okazuje się, że nawet w tym mikrokosmosie, który jest wokół niego, potrafi znaleźć takie rzeczy, że ludzie, my, poczemy jak ogłupiali. Serdecznie zapraszam. Oprócz dwóch wystaw czasowych, tej dzisiaj otwartej Krzysztofa Frezę, mamy jeszcze wystawę sztuki papieru, ale w muzeum oczywiście również mnóstwo innych atrakcji, dotychczasowe ekspozycje muzealne, ale również pokazy czerpania papieru, również możliwość wykonania własnej kartki papieru. Zatem wszystkich mieszkańców Dusznik, Ziemi Kłodzkiej, ale również turystów serdecznie zapraszam do odwiedzenia muzeum. Zauroczony pięknem ziemi kłodzkiej Chris wykonał już tysiące zdjęć. Trzymamy kciuki za kolejne niezwykłe kadry naszego regionu, gdzieś na granicy rzeczywistości. Tymczasem lepiej ciepło się ubierz. Na szczelinie jest rusza czas. Być może jutro. Być może jutro. Być może jutro, tymczasem dzisiaj.